Nic nie jadła od rana. Hello, amazing viewers, and welcome to my YouTube channel. And today we'll be taking this video from Crab Rats, Moral Anxiety Radio Broadcast, guys. This is your first time reaction, guys. And if you're new here, this is Sparkles TV. Please give this video a big thumbs up, like this video, and please give me a feedback at the end of this video. And the link to my Buy Me Coffee will be down in the description box down below. That's one way for you guys to support this channel. Thank you guys for doing that. Without further ado, guys, let's get right into this video of today. Panie Zuko, no gdzie pan się podziewa? Przecież jest pan, przecież pan wie, że to jest audycja na żywo. Czy ja mam za panem ganiać po całym radiu? Panie Malinowski, ja się zebrałem, jestem na czas. Mam taką prośbę. Jest do pana taka prośba, pan nie krzyczy. Czy nie jest łatwo? Ja pana dzisiaj bardzo słabo widzę, ale bardzo dobrze słyszę. Dobrze, wobec tego ja też mam do pana jedną prośbę. Taką, żeby pan nie mówił w moją stronę. Bo przy panu mi się tak wyostrzył węch, że ja pana czuję na kilometr. To śmierdziak z gorzelni. Taki mam rodzaj perfum. Witam radiosłuchaczy i zapraszam do naszego kącika literackiego. Dziś w audycji z radiowej biblioteki Lucjan Zagoński, Szalone lata, odcinek 49. Czyta Bogusław Malinowski. Był cichy, słoneczny poranek. Aniela otworzyła okno na ogród. Ogród. A. Nad kwiatami latały pszczoły. A wokół nich od samego wschodu słońca krążył Szymon. Ukochany pies taty. Ale to nie on miał być bohaterem dnia, więc nie zajmujmy się nim w tej chwili. Do dworu w szybkim tempie zbliżał się hrabia Ryszard. Konno. Przed gankiem Ryszard zeskoczył z białego ogiera. Miał strasznie wysokiego konia. Stanął przed drzwiami do dworu i głośno zakrzyknął. Zakrzyknął, przekrzykując domagającą się wydojenia sympatyczną krowę Klarę. Dzień dobry! Zakrzyknął, ale odpowiedziała mu cisza. Dzień dobry. Wtrąciło się niepotrzebnie echo. Ryszard dzierskim krokiem wszedł do domu. W tym czasie jego koń pobiegł coś zjeść na miasto. Gdy Ryszard wszedł do salonu, ścienny zegar z kukułką zaczął wybijać dziewiątą. A to ścienny zegar. Dzwon. Kuku! Kuku! Może być druga? Niczym kościelny dzwon, bijący za oknem, zabiło Ryszardowi serce, gdyż przez uchylone drzwi do łaźni zobaczył nagą Anielę.
Jak ta, pieszcząc źródlaną wodą swoje smukłe, jasne, gładkie, ale także miejscami krągłe, wybujałe i jędrne ciało zażywa porannej kąpieli. Aż ty. Hejzuko, Aniela zażywa kąpieli. No proszę, to lecany pes. Wypukała usta rumiankiem. Ryszard pragnął jej, ale cofnął się onieśmielony. Nie, no weź. I postawił na stoliku flakonik francuskich perfum. I to zbukyc. Które były stylizowane na małe, gustowne wiaderko. Ryszard pomyślał... Actually, this guy is a very good commentator. Because the way he like covered the mess up this, the boss is doing is so good. Like, a flask of a French perfume. I actually literally put this out in 40 buckets on the floor. I like the way he does like switch it up to the contest, switch up the contest to say it sounded like a big blah blah blah, but it's like it's doing a very good job and it's funny at that. Chwilę i rozpylił perfumy po całym salonie. I druga pacha. Taki był higienista. Zapach był tak piękny, że zwabiony nim do pokoju przez otwarte okno wleciał opasły polny bąk. Uuu, a spadł. Ale zaraz wyleciał! Szkoda, bo to miałem dobre. Gdy w salonie pojawiła się Aniela, zaskoczona widokiem Ryszarda, wyszeptała. Siekał! Nuda ucho! Co pan tu porabia? Tak sobie ryczę. Ryszard uśmiechnął się jeno bezgłośnie. Bezgłośnie. Dobra. Pańczuko, czy to jest bezgłośnie? Ja usłyszałem, weź głośniej. Czy zostanie pani moją żoną? Spytał Ryszard. Aniela przymknęła powieki. Masz chód spędził na wlasu bądź. I drugie odszkoda ma. No już się nie patrzy, no. Spod których wypłynął błękitny strumyk łez. Cieczy mam tylko to. Tak, tak, odpowiedziała Aniela nieprzytomnym głosem. Wówczas Ryszard ukląkł i przytulił się do jej brzucha. Nic nie jadło od rana. I trust me to breathe. Like, oh.
Panie Ryszardzie! Panie Ryszardzie! Niech pan wstanie! Ryszard wstał, wziął aniela w ramiona, po czym oboje zastygli w namiętnym pocałunku. To jest namiętny pocałunek? W namiętnym pocałunku! I żyli długo i szczęśliwie, a już wkrótce dziecięce łóżeczka nad modrym liwcem wypełnił szczebiot małych, różowiutkich istot. No, is it bad? Ale kolor się zgadza. Koniec! No i co? No i co? Co to było? Co to było? Co? Trochę panu nie poszło. W tej chwili wylatuje pan z radia na zbity pysk. Ja? Ja, Wojtek, teraz! To jest fantastyczna pozycja! Kabaret moralnego niepokoju. Honestly, guys, it's been a very long time since I laughed this hard, guys. Like, I've not laughed like this in years. Like, this is the best Polish joke I've seen so far on this channel or anywhere else. Like, this video is just so funny, full of humor. Like, the fact this guy is doing, like, is giving the soundtrack and his mind is actually killing it, like, he's doing a good job. Like, that will make it stand more funny. Like, this video is really super funny, guys. I don't know how you guys watch this video through, but, like, at some point, I had to just give in to the laughter. Like, I literally broke my chair. Yeah? Like, my chest, I'm still having this, like, heart burn. Should I say heart burn? Like, my chest is still, like, it's still heavy. Like, I can feel my heart like beating really fast because I laughed like mini streets holding my breath. Like, really, guys, at some point I was even gasping for air. Like, yeah, I was looking for oxygen, like help me, guys. I had to move posts like to breathe. This video is really funny. Like, wow, I love this group. Like, normally I love this group, but now, like, I'm obsessed with this group. Like, I'm literally going to stalk them, like, all the comedy that I've done ever. Like, I'm literally going to stalk them because this comedy is just too funny. Like, yeah, this is like, I wasn't expecting it to be this funny actually starting this. From the first scene he had with the guy, like, it was really funny, but getting into the video was like super funny, like 10 times funny, guys. Thank you guys for watching with me. I really appreciate you guys. If you're new here, please support this channel by liking, and the link to my Buy Me Coffee will be down in the description box down below. That's one of the biggest ways for you to support this channel, guys. Thank you for doing that, and have a safe day, and I hope to see you guys at my next video, guys. Stay safe and bye for now.